Siemaneczko, Łukasz na dziś, nawet w deszczu. I o tym właśnie filmik. Słuchajcie, pada deszcz, a idę nagrywać. I co? I co z tego, że pada deszcz? Kiedyś miałem takie różne odpowiedzi odnośnie siłowni, odnośnie obojętnie czego, że no ale, nie ma no ale, nie ma czegoś takiego. Nie robisz czegoś z jakiegoś powodu, tak samo ja czegoś bym nie zrobił z jakiegoś powodu, bo coś przetłacza mnie bardziej niż ja nad czymś wygrywam. I tak to wygląda, że jakaś, powiedzmy, wymówka jest silniejsza niż ja. Ale może nie być. I to ode mnie zależy. To, jak ja leżę w łóżku już super do snu, zrelaksowany i mi się przypomniało, że nie odhaczyłem czegoś i chciałbym pobiec to zrobić, ale jednak nie biegnę, to wygrywa lenistwo, a nie ja. Zawsze coś może wygrać z tobą lub ty z czymś. I nie ma opcji. A nie, ja teraz nie zarabiam na przykład, nie wiem, 5000 zł miesięcznie. Czemu? Bo nie robisz danych rzeczy, które dają taki skutek. I to są zazwyczaj wymówki. Zazwyczaj, tak naprawdę zawsze, tylko czasem ta wymówka może być taka naprawdę prawdziwa dosyć, ale zawsze da się coś zrobić, żeby pójść naprzód, więc polecam po prostu spojrzeć, jaka jest rzetelna prawda. I retrospekcja, nagle jestem z tyłu, bo telefon mi zadzwonił. Także jaka jest rzetelna prawda, co tak naprawdę nas hamuje i sobie zobaczyć, napisać na kartce to, czego się boimy tak naprawdę, co nas hamuje, czemu nie robię tego kroku do przodu, czemu nie mam takiego zdrowia, jakbym mógł mieć, czemu nie jestem tak wytrenowany, jakbym mógł być, czemu coś tam. I jeżeli spojrzysz na to, co cię hamuje i dobierzesz narzędzia, środki, które będziesz robił regularnie, to się wszystko zmieni, więc będziesz nagle miał inne fundusze, inne zdrowie i w ogóle inną sylwetkę i wszystko. Także to jest niesamowite, jeżeli sobie zdasz sprawę, tylko po prostu sięgniesz po świadomość tego, co cię hamuje. Jak już to masz, to po prostu pomimo tych trudności zrób to. Pomimo tego, że już gadałem teraz przez telefon i ręka mi trochę odmarza i pada deszcz, to co powiem, nie, jednak nie nagrywam. Nie, nie ma takiej opcji. Kurde, nie ma. Po prostu lecisz z tym, nie ma opcji, że nie ma. Lecisz. I codziennie możesz iść tak do przodu, obojętnie co to jest. To jest żonglowanie, czy lepienie babeczek, czy robienie ciastek pysznych, jakichś owsianych, czy jakichkolwiek innych, obojętnie co. Co by to było? Czy kiszenie ogórków, czy na sprzedaż skalową na Polskę, bo nikt tak nie kisi ogórków jak ja, no nie, obojętnie co, czy kiszoną kapustę, hashtag doświadczenie, już drugoroczne na Wigilię, obojętnie co to jest, to możesz to zrobić, po prostu zrób sobie dokładny plan, wyznacz te cele, jak masz dokładny plan i wyznaczone cele, to już w twojej podświadomości, jeżeli to przepisujesz, czytasz sobie, chociaż to raz dziennie, wchodzi to do twojej głowy, codziennie wrzucasz sobie na czczo twoje cele i twoja podświadomość zgodnie z szefem, nad świadomością tam wszystko ogarniają, żebyś ty miał łatwiej, żeby ci się ktoś odezwał, kto się tym zajmuje, żeby ktoś coś tam ogarnął. I tak to wszystko wygląda, także polecam ci po prostu zdać sobie sprawę z trudności, zdać sobie sprawę ze swoich wymówek, czemu czegoś nie robię lub czemu coś robię, co mi nie służy, i zmienić to kompletnie i iść do przodu i sięgnąć po swoje. Także no, dzisiaj specjalnie nagrane poziomo dla Marcina. Pozdro, mordko, trzymajcie się, wszystkiego dobrego i do usłyszenia w kolejnym filmie.